kilka tysięcy kilometrów, cztery wyścigi długodystansowe w każdych warunkach, w błocie, w piachu, w upale, w deszczu i trzy różne mieszanki klocków hamulcowych Galfer. Czarne, uniwersalne performance, czerwone advanced na warunki mokre i zielone pro do szybkich, długich zjazdów. Pomysł na testowanie tego był prosty. Zabrałem każde z tych klocków na inny rodzaj wyścigu, to znaczy na Gotika Trail, gdzie co roku lało, zabrałem klocki czerwone. Na Breida Gravel, gdzie spodziewałem się długiego, szybkiego wyścigu w różnych warunkach w upale, czarne, uniwersalne. I oczywiście na Gravmageddon, gdzie są długie, ostre, bardzo strome zjazdy, zabrałem klocki zielone. Porównam moje subiektywne uczucia, bo nie miałem tym razem możliwości zrobienia dla Was takiego naukowego, z prawdziwego zderzenia testu, no bo żeby zmierzyć na przykład siłę hamowania klocków, no to w warunkach domowych bez specjalistycznego sprzętu się praktycznie nie da. Więc pamiętajcie, to są moje subiektywne odczucia i porównam je z tym, co Galfer podaje w takich tabelkach, jeśli chodzi o siłę hamowania na suchym, mokrym, fading i ich zużycie. Jako pierwsze testowałem Galfery czerwone, zabrałem je ze sobą m.in. w Alpy Szwajcarskie, gdzie się bardzo dobrze sprawdziły. Siła hamowania na suchym z tych mieszanek jest najsłabsza. Nie zrozumcie mnie źle, w porównaniu do standardowych, żywicznych Shimano poprawa była wyraźna, ale cała magia dzieje się na mokrym. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, żeby klocki hamulcowe po deszczu hamowały mocniej niż w warunkach suchych. To jest mieszanka specjalna bazaltowa i to rzeczywiście tak działa. Jeśli chodzi o wyczucie siły hamowania, bardzo wyraźnie czuć punkt, w którym klocek zaczyna dotykać tarczy. Ja to bardzo lubię. Ten pierwszy initial bite za to, to pierwsze ostrzejsze hamowanie jest niestety słabsze. One po kilku hamowaniach zaczynają działać mocniej, ale bardzo dobra jest modulacja. Można wyraźnie dawkować tą siłę hamowania. Nie ma czegoś takiego, że one działają zero-jedynkowo. Jeśli chodzi o hałas, tu mnie niestety zawiodły. Są bardzo wrażliwe na to, jak dobrze macie ustawione zaciski hamulcowe. Zacisk minimalnie pod kątem w stosunku do tarczy i one piszczą. A jak ja mówię, że bardzo dokładnie trzeba ustawić zacisk, to trzeba to zrobić naprawdę bardzo dokładnie, żeby one nie piszczały. Ja podejrzewam, że dlatego, że to jest mieszanka twarda, ale zaskoczyły mnie niestety też na mokrym. To znaczy ja bym się spodziewał po klockach na warunki mokre, że nie będą piszczały na deszczu, a one stawały się bardzo piskliwe. Jeśli chodzi o długie hamowanie na długich zjazdach, zero problemów. Ale pamiętajcie, ja ważę 60 kg, mam z przodu tarczę 180, z tyłu 160, też Galfera. Nie udało mi się, co bym z nimi nie robił, ich przegrzać. Nawet jeżeli robiłem długie zjazdy praktycznie cały czas, zamiast hamować impulsowo, trzymając zaciśnięte hamulce. Więc rewelacja. I rzeczywiście jest z nimi tak, że w warunkach błota, deszczu, one nie zużywają się szybciej. Nie ma z nimi czegoś takiego, że przejedziecie kilkaset kilometrów w jakichś naprawdę trudnych, błotnistych warunkach i Wam znikną klocki. W ogóle one zużywają się z tych mieszanek rzeczywiście najwyraźniej. Sprawdzałem to na dwóch kompletach, takich czerwonych. Niestety nie sprawdziłem ich na Gotika Trail, gdzie specjalnie je zabrałem, bo Gotika Trail w tym roku wyjątkowo miała fantastyczną pogodę, ale na szczęście były inne okazje. Halo, halo, bateria mi padła. Dobra, mamy nową baterię. Mieszanki czarne używałem jako moje ulubione klocki do jazdy na co dzień. Siła hamowania na suchym jest bardzo dobra. Pomiędzy tymi dwoma mieszankami na mokrym nie tracą siły hamowania. Wyczucie hamulców. Najwyraźniej z tych mieszanek czuć jest moment, kiedy klocek łapie tarczę. To strasznie lubię. Ten initial bite też za każdym razem jest mocny i przewidywalny. Nie jest tak, że dopiero z każdym kolejnym hamowaniem one hamują coraz mocniej. Modulacja jest wyczuwalna, nie jest tak, że one działają zero-jedynkowo, można sobie w przewidywalny sposób dawkować tą siłę hamowania, nie na przykład zablokować nagle koło. Przy długim hamowaniu, na długich zjazdach nie udało mi się ani razu ich przegrzać. Nie ma fadingu, nie ma tak, że hamulec wpada, że musimy coraz mocniej naciskać, ale po tym jak później wypróbowałem zielone i wróciłem do tych, to jednak na bardzo długich zjazdach, tak jak ostatnio w Beskidzie Sądeckim, nachylenia 15-22%, brakowało mi siły tych hamulców. Jednak ręce mi się męczyły, chciałbym, żeby one działały mocniej, ale no to już były ekstremalne zjazdy, sami musicie ocenić. Zużycie jest powolne i widzę też po nich, jak one znikają, że wytrzymają, jeszcze posłużą długo. Hałas, no tu mnie zaskoczyły najbardziej, to znaczy to są najciche klocki, jakie miałem. Nie udało mi się w żaden sposób zmusić ich do tego, żeby hałasowały. Czy na deszczu, czy w warunkach suchych. Klocki zielone, wersja Pro. Ja powiedziałem, że to są bestie.
Pamiętajcie, to jest ocena subiektywna. Waży tylko około 60 kg, ale dla mnie do większości codziennych zastosowań one były wręcz za silne. Zbyt łatwo blokowałem koło, zwłaszcza tylne. Siła hamowania na suchym jest bardzo duża. Na mokrym nie tracą siły hamowania. Wyczucie klamek i modulacja. One są takie bardziej gąbczaste, gumiaste. Z jednej strony klamka hamulcowa, zwłaszcza po dotarciu, wpada głębiej i jest taka gumiasta. Z drugiej strony są bardziej zero-jedynkowe, ale w takim znaczeniu, że są bardzo przewidywalne. Zarówno ten initial bite, to pierwsze ostrzejsze zahamowanie, czy też hamowanie pulsacyjne, czy nawet trzymanie cały czas hamulców zaciśniętych, nie powodowało utraty siły hamowania. Duża przewidywalność, dzięki czemu ręce mi się, chociażby na Gravmagedonie, dużo mniej męczyły. Nie potrzebowałem coraz większą siłą naciskać hamulców, kiedy zjeżdżałem z jakiejś dużej góry. Jeśli chodzi o ich zużycie, tutaj musicie się spodziewać, że to jest miękka mieszanka i one nie wytrzymają tyle, co pozostałe dwie. Na Gravmagedonie miałem dodatkowo zacisk hamulcowy zabezpieczony taśmą, która dotykała tarczy, tak żeby piach cały czas nie dostawał się do klocka. Nie wiem, czy widzicie, zastosowałem taki dodatkowy patent. Naklejam taśmę samowulkanizującą na zaciski po to, że kiedy klocki nie dotykają do tarczy, to żeby ta taśma zbierała piach z tarczy, żeby cały czas ten piach nie ścierał klocków. I go cały czas nie ścierał. Być może tylko dlatego nie skończyłem tak jak niektórzy z zużytą do końca kładziną hamulcową i metalem trącym o metal, ale musicie mieć to pod uwagę, że to są klocki miękkie, zużywające się szybciej. Jeśli chodzi o hałas, tutaj bywało różnie. Z przodu pokażę Wam później materiał, jaki miałem problem z zaciskami i tarczami Galfer. Potrafiły te klocki zahałasować. Pokuśmy się o zestawienie porównawcze moich subiektywnych wyników z tym, jak w swoich tabelach określa poszczególne modele producent. Klocki czarne, performance, siła hamowania, oni dali tutaj 4x5, ja również daję 4x5. Siła hamowania na mokrym 4x5, 4x5. Fading 4x5, tutaj się wybitnie zgadzamy. Zużycie 5x5, ja dałbym tutaj 4x5, dlatego że jednak klocki czerwone zużywały się wolniej. Klocki czerwone, wersja Advanced. Siła hamowania 4x5. Ja nie chciałbym dawać im tu 2x5, 3x5. Siła hamowania na mokrym, oni dali 5x5. No i to jest dziwne, bo klocki przeznaczone do warunków mokrych powinny być najsilniejsze, ale jednak zielone w warunkach wilgotnych hamowały mocniej, więc daję tutaj 4x5. Fading 4x5, zużycie 5x5, tak, stanowczo zużywają się najwolniej. Klocki zielone, wersja Pro. Siła hamowania 5x5, ja bym może nawet 6x5 dał. Miałem kiedyś jeszcze w testach klocki EBC któryś model, które były równie potężne, leżą gdzieś w szufladzie, może kiedyś pokuszę się o porównanie. Siła hamowania na mokrym również dałbym 5x5, dlatego że były mocniejsze od czerwonych na mokrym. Fading 5x5, siła hamowania jest zawsze przewidywalna. Zużycie 3x5. Tak, podejrzewam, że gdybym na Gravmagedonie nie zabezpieczył tych zacisków, być może byłoby tutaj 1 albo 2, ale muszę dać 3x5. Które z tych mieszanek do jakich zastosowań? Czerwone poleciłbym wszędzie tam, gdzie wiecie, że jedziecie w wyścig, będzie błoto, piach, masakra i boicie się, że zużyjecie klocki i zamiast brać ze sobą zapasowego kompletu, założylibyście sobie czerwone, myślę, że byłoby spoczko. Czarne jako najbardziej uniwersalne do codziennego zastosowania, również do ścigania się, wszędzie tam, gdzie nie wiecie, co Was czeka. Zielone, wyścigi górskie, długie zjazdy albo krótkie, intensywne wyścigi, w których nie zależy Wam na tym, że te klocki szybciej się skończą. Natomiast chyba nie polecałbym ich do użytkowania codziennego, bo raz, że niepotrzebna jest aż taka siła hamowania, a dwa, że zużyją Wam się po prostu szybciej, szkoda pieniędzy. Kompatybilność. Muszę poruszyć tą kwestię ze względu na problem, który mam z zaciskami i prawdopodobnie tarczami Galfer. Już Wam o tym problemie opowiadałem. Wrzucę Wam tutaj przypominający krótki filmik. Widzicie, na klocku pojawia się taki rant. Ten rant wynika z tego, że ja odwiecznie mam problem z zaciskami i adapterami, jeśli chodzi o tarczę Galfera. Problem moim zdaniem tkwi w oryginalnych adapterach Galfer i w tarczach Galfer. To znaczy, kiedy miałem tutaj zaciski MT400 i oryginalne adaptery Shimano, to właśnie taki problem występował, może pamiętacie z mojego filmu ze Szwajcarii, że przy zjeździe ostrym w dół, kiedy ten klocek nie dociskał tutaj idealnie powierzchnią całą tą tarczą, tak jakby odstaje nieco na zewnątrz, przez co
te ząbki powodują wibracje i takie inne nieprzyjemne efekty. Założyłem do zacisków MT400 oryginalne adaptery Galfer i problem zniknął, ale teraz mam zaciski Deore i oryginalne adaptery Galfer i problem znowu występuje, co widać po zużyciu tego klocka, że tu się robi na nim taki rant, on nie pracuje całą powierzchnią, tak stanowczo nie powinno być. Ja widziałem na którymś forum internetowym, że ludzie rozwiązywali to w ten sposób, że w zaciskach Deore zamiast stosować ten skobel, który tutaj występuje, nawiercali jakoś, nie wiem, chyba mimośrodowo otwór, tak żeby przełożyć tutaj śrubę i nieco przesunąć ten klocek w głąb zacisku i to podobno rozwiązywało problem. Skontaktowałem się z dystrybutorem Galfer, żeby wyjaśnić tą zagadkę. Przekierował mnie bezpośrednio do producenta. Przygotuję taką wiadomość po angielsku z pełną dokumentacją zdjęciową, wideo, wyślę. Dam Wam znać, jak tylko uda mi się czegoś dowiedzieć. A jak jesteśmy przy tarczach, jesteście pewnie ciekawi recenzji od czasu mojego ostatniego filmu, w którym nie byłem z nich do końca zadowolony. Po rozwiązaniu pierwotnego problemu z gięciem, no muszę przyznać, że to jest taki komponent w moim rowerze, o którym zapominam, że jest, a to bardzo dobrze. Bo takie powinny być tarcze, powinno się z nimi nic nie dziać. Tarcz takich używam ja, używa mój kolega Patryk, nie mamy z nimi żadnych problemów z przegrzewaniem czy krzywieniem po jakichś długich zjazdach. To nie jest tak, że one się całkiem nie krzywią. Po długim, ostrym hamowaniu zauważyłem, że minimalna krzywizna występuje, ale nie na tyle, żeby to u mnie powodowało konieczność korekty położenia zacisku albo jakieś obcieranie. Natomiast zauważyłem, że mają wadę w postaci bardzo dużej wrażliwości na boczne naciski. Jeżeli Wy cokolwiek na tych tarczach położycie, kiedy macie rower na przykład w bagażniku w aucie w poziomie, albo się zapomnicie i naciśniecie ręką, albo zdejmiecie koło, coś oprzecie, macie prawie pewność, że będziecie musieli tarczę Galfera plostować. Tarczę Garfela plostować. Szybki pomiar grubości tarcz śrubą mikrometryczną. Producent jako minimum podaje 1,3. Tu mamy 1,75 zmierzone w kilku miejscach, więc ewidentnie troszkę im się oberwało na Gravmagedonie, ale jeszcze długo posłużą. Muszę zaznaczyć, że materiał jest oznaczony jako sponsorowany, ale nie dlatego, że ktoś mi za tą recenzję zapłacił, tylko dlatego, żeby być uczciwym, bo klocki dostałem od dystrybutora firmy Galfer. Po tym, jak nakręciłem film o tarczach, z których nie byłem zadowolony, skontaktował się ze mną dystrybutor, zaproponował nowy komplet tarcz i klocków. Tarczę odmówiłem, bo po co mi kolejne tarcze, nie wiem, kiedy ja bym to zużył. A klocki z chęcią przyjąłem, dzięki czemu mogłem je dla Was potestować. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, chcecie widzieć więcej testów, recenzji, jeżeli macie ochotę, oglądajcie je w całości. Wtedy moje statystyki rosną i dystrybutorzy chętniej kontaktują się ze mną w celu przekazania coraz ciekawszego sprzętu na testy. Obecnie algorytmy YouTube działają w ten sposób, że liczy się czas oglądania filmu, czas trwania sesji, ilości kolejnych filmów moich, jakie oglądacie, a nie ilość subskrypcji, wyświetleń, lajków, komentarzy. To się prawie kompletnie obecnie nie liczy. I to tyle ode mnie z ciekawostek. Czołem!